Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Avatar Frontiers of Pandora. Chyba 54 już materiał. No i w dzisiejszym odcinku postaram się wykonać misję Pomoc na dłoń. Na mapie chyba są dwie lokacje z tym powiązane. Tutaj na wschodzie, a jeszcze bardziej w centrum. Więc proszę bardzo, weźmy od razu ekrana, ponieważ są to całkowicie nowe tereny. Nie wiadomo dokładnie czego się spodziewać, a więc... Nie wiem, może będą to jakieś bazy przeciwników? Znajdźcie zaginionego Zakru w schronieniu mistrza. Zakru uciekł na zachód od obozu wielkich zawodów. A to może ta druga jeszcze kwestia, zaraz zobaczymy. No to jakoś dosłownie w szczerym polu. Nie widać żadnych budowli. Nic w tym stylu. Jestem w obszarze poszukiwań, mniej więcej. No to nie wiem, lądujemy. Jak ja mam kolesia teraz wyczaić? Zobaczymy na mapie. Pomocne dłonie. No, jakoś tu pokazuje raczej. Tak patrząc jeszcze na mapie. Może w lesie się wszystko odbywa. No chyba jakiegoś zwierza poszukuję. O, rzeczywiście mamy, okej. Czy wystarczy do niego podejść na spokojnie? Jak to się robiło? Koleś, co jest? Zazwyczaj jest tam jakiś przycisk, żeby go uspokoić. Pod E, pod F? Nie, koleś w ogóle nie pozwala na nic. Co się dzieje? Misja. Znajdźcie zaginionego Zakru w schronieniu mistrza. Zakru uciekł na zachód od obozu wielkich zawodów. Ostatnio widziani u stóp spoczywających sióstr. Podejdź do nawi próbujących uspokoić. A, dobra, tu jest koleś. No witam. Nie zauważyłem zupełnie. Makamela. Easy. Friend! Makamela's cries break my heart. I have not seen him this shaken since the loss of Pasu. Now I cannot coax him from this spot. Sky people are near. Those Akru rarely pay them much mind. You think they must be doing something to worry Makamela? Perhaps. If they are, we cannot check while leaving him out here alone. Let me find out. You saw them nearby? Indeed. Sky people and their horrors. When will they end? Znać oddział ZPZ, który zakłóca spokój Makameli. Wschód od kamiennego objęcia. Zobaczmy w takim razie. Okej. 600 metrów. Można w sumie pieszo przejść. Pójdziemy na eksplorację świata, chociaż kurde. Ten świat jest zazwyczaj dosyć pusty. No zobaczymy, może jeszcze coś będzie w okolicy. Bardziej jakieś rozległe pola po raz kolejny. Ale zaraz będziemy przy obozie wrogów. No może przy okazji warto było się jeszcze jakkolwiek wykraftować. Wykonaj, dobra. Do ciężkiego łuku, do zwyczajnego łuku. Okej. Hey, Ritnella? The Zakru can sense vibrations in the ground, right? Like tremors? Very much so. Kim told me this is how they know where to feed. So, an RDA probe sending out signals... Would be very disturbing, yes. There's an active one? Not for long. I'll shut it down. Ta, postaram się to jakkolwiek załatwić, ale to może być dosyć ciężka misja. Ze względu na to, że... Jest to otwarta lokacja. Miała się jak schować. A te jeszcze zwierzaki też by poszły na nie? Kurde, co jest? Jakoś muszę mieć zasłonę. Nie, może że za pomocą tego drzewa dałoby radę. Zaraz spróbujemy. Jest tam jakaś eksplozja gdzieś do wykonania, ja nie widzę. Ciężka sprawa. Skupmy się na tych mniejszych. Na początek.
żebyśmy widzieli. No to tyle mamy ze spokojnej rozgrywki. Już na bliskie odległości podchodzą. Ale małe wrażenie zdaje. Ciężka sprawa, nawet shotgun nie jest efektywny. Kurde, jak to rozegrać? Jeszcze przetrwał. Dobra. Nie, dosłownie mnie zwonshotował, no to super, miałem całe życie dosłownie. Ten poziom trudności jest absolutnie porąbany. To w ogóle sensu nie ma. Can sense vibrations in the ground, right? Like tremors? Very much so. Kim told me this is how they know where to feed. So, an RDA probe sending out signals would be very disturbing, yes. There's an active one? Not for long. I'll shut it down. Dobra, drugie podejście. Jak to jeszcze rozwiązać? Kurde. Mamy przeciwników tych małych, to jest prościzna. Teraz wrogów jest dosłownie już kilku mniej w ten moment. Wcześniej było czterech mechów, a teraz są dwa. Na czym to polega? No, tyle. No, z łuku strzelać na tak dalekie odległości to jest sztuka. Jaka broń będzie najlepsza? Może ten, no? Łuk na dalekie odległości. Coś tam ubijamy, ale niewiele. Nie, a broni mam całkiem dobre, ale i tak sobą sobie radzą. No i tyle. Muszę jakkolwiek tego jednego rozwalić, ale to jest... Nawet nie mogę się wychylić na pół metra. Od razu jestem ciśnięty, muszę full auto wbić z shotgunem i jakkolwiek go rozwalić od razu. No to niezły poziom trudności. Jakby mnie zraszowali, to już by było po mnie dawno. Może te graty byłyby jakieś bardziej efektywne. Nawet nie wiem, czy wyjdę stąd. Nic to nie daje. Dobra, nie mam pojęcia jak na to grać, po prostu to są jacyś pomyleni przeciwnicy. No, sobie starczą, stoją i tyle. Czy ma ktoś potencjał, jak to w ogóle zwyciężyć i jeszcze dlaczego nic nie zadaje obrażeń, jeżeli strzelam mu w twarz dosłownie? Tak jest, dobra, całą amunicję musiałem wyjąć, tyle. Teraz coś do craftowania. Czy moje itemy są aż tak beznadziejne? Ja mam praktycznie, no, ten sam poziom, co twórcy ode mnie wymagają.
Więc nie powinno być aż takie super ciężkie. Ja nie mogę wyjść na sekundę, bo by mnie od razu zamordowali. Teraz ma z kolei tarczę, więc nic mi nie zdaje. Tu już jest jakiś snajper. No ta, na ludzi to ja sobie... Ej, co jest? To jest ten? No już w ogóle nie ma amunicji. No to może karabiny. Urany, nareszcie. Nie, to jakieś porąbane były te mechy. Ten to już w ogóle, w szczególności jeszcze 50 ammo do shotguna miał. Wspaniale. Nie, czasami te mechy jakoś mogę zabijać na hit, ale jakoś muszę być naprawdę od tyłu. To w ogóle nie było takiej możliwości. Więc to zależy też od mecha. Te starczami to w ogóle ciężko jakkolwiek skontrować. Zawsze wiedzą, gdzie jestem, nawet jeżeli jestem za ścianą jakoś. A czyli co ja muszę zrobić? A, to trzeba zdewastować za pomocą hakowania. No, jakie ciężkie hakowanie. I tyle. Zniszczujniki i poszukiwaczy ZPZ. A to już nie wiem, czy zniszczyłem. Jeszcze mu przywalę na dodatek. Chyba tyle, nie wiem. Dobra, czyli okazuje się, że po prostu musiałem w to nawalać bez przerwy. Ale bez żadnych reakcji ze strony gry, czyli tam nawalałem, ale się w sumie nic nie działo. Musiałem tam, nie wiem, z 10 strzałów oddać dopiero wtedy. No cóż. Dobra, w takim razie wracamy. Dobra, może to wystarczy, czyli lądujemy. Jak tam zwierz? You were right. Nearby machinery was causing vibrations in the ground. But not anymore. Ah, Makamela. Are you feeling better? Yes? Come, Sarantu. Join us and together we can help him feel at ease again. No, czyli będę musiał ja to wszystko zrobić. You okay, Makamela? Friend, I can see why Pasuk liked you so much. And now you have Matkamela's thanks as well. We will walk back to camp with him. Are you free to join us? Thank you, but I need to check in with Ritmela. She is a fine leader, that one. Even if she does not quite believe it yet. Czy jeżeli chodzi o tą część misji, chyba została ona załatwiona, nie? Na mapie już niczego nie ma, w takim razie pora na teleportację w te oto regiony. A z której strony będzie najprędzej? Chyba ma tędy? Czegoś bardziej na południu? No jest jakaś jeszcze inna baza, zobaczmy. Dobra, w takim razie proszę bardzo, jesteśmy w okolicy i rzeczywiście pod drzewem mamy jakąś konstrukcję, co ja w ogóle widzę? Jakaś maszyneria. Ktoś wylądował. A nie, przepraszam, to jest Zakur. Dobra, z daleka myślałem, że to jakaś kapsuła. Najgorzej. There, there. You are okay, my friend. Sarantu, you have spent time among the Zakru. Do they trust you? These creatures are truly magnificent, but we have no sway with them. They know we are not Zeswa. I cannot convince this one all is well.
It is the wailing, I think. The wailing? You hear it too, on the wind. Those Zeswa flutes are howling. It's no wonder the Zakru are on edge. The very winds of the plains cry out at the return of the Sky People, as though they too mourn the fallen. The crash must have shaken the flutes loose, put them out of tune. So Soon taught me how to fix them. I'll see if it helps. Nastrój fałszujące fletnie w śpiewającej dolinie. No dobra, czyli mamy już na mapie mniej więcej. Ile to jest metrów? 600, 700? No to chyba najlepiej będzie jednak za pomocą Temka polecieć. Tak bym musiał kilometry nadrabiać. Czy byłyby jeszcze jakieś zagrożenie w okolicy? Raczej nie widzę. Czy konkretnego? There, the flutes. Ta jakaś była z tym minigierka, ale dokładnie nie pamiętam, o co chodziło. Bo to w podstawce jeszcze się działo. A muszę kółka tworzyć tyle. Fletnia załatwiona, teraz kolejna. Na mapie zobaczmy tak. No to są jakieś dzikie zwierzęta na każdym kroku, ale już wolę te zwierzęta niż ludzi chyba. Zwierzęta są w miarę sprawiedliwe, jeżeli chodzi o poziom trudności, a te mechy to już w ogóle mam dosyć ich. Dobra, jest sprawa załatwiona i trzecia będzie na szczycie jakimś. Gdzie ja to widzę? Tam na górze jest chyba. No to raczej dosyć szybkie zadanie. Że też te instrumenty mają taki wielki wpływ, że zwierzęta się albo denerwują, albo nie przez to. I w takim razie wracamy gdzieś tędy. So good to see you. Jakie są czasami bugi z teksturami? Nie wiem, czy widzicie jakoś po lewej stronie, co się w ogóle dzieje? W podstawce nie było podobnych zabiegów. Nie przypominam sobie, czy ta kraina jest jakoś mniej dopracowana z teksturami, czy o co chodzi? Czy to jakieś, nie wiem, update'y do kart graficznych może popsuły, kto wie. Od podstawki minęło pół roku. Dobra, i teraz dałoby radę uspokoić. Hey there. You feeling better? The noise has stopped. There you go. See? Nothing to worry about. Aha, my friend. I think you did it. Ritnella, the Zakru are on their way back to camp. You get home safely. Do not worry. That's one less thing to worry about. What other things have you worried? You've done enough. You should come back as well. Hey, I'm already out here. Come on. What is it? Kamatire gatherers and Zeswa scouts have not returned yet either. They can take care of themselves, I know. But with the RDA roaming, I can't help but feel like we should all stick together. Do you know where they went? The Kamatire were looking for medicinal herbs to help our injured. The Zeswa, I'm not sure.
They're so angry after the attack. I worry they went looking for trouble. Dobra, czyli mamy jeszcze kontynuację znajdź zwiadowców Zesła. Ostatnio widziano ich na południe od jakiejś groty. Gdzie to będzie? Tędy na przykład mamy zadanie, ale jak się dostać? Jakoś prędko. Szybka podróż, dobra. Koło malowidła to zaraz będziemy na miejscu w sumie. A w którą stronę jakoś tędy? Tam mieliśmy jakieś misje poboczne już w okolicy, pamiętam, z tymi malowidłami właśnie. Ale gdzie tym razem? Jakoś do góry? Czy ja dobrze patrzę? Gdzie jest zadanie? Do góry czy do dołu? O, o, mam wszystkie zwierzaki na sobie. To nie prezentuje się najlepiej. Nie, ja muszę chyba jakoś niżej zeskoczyć, dobra. No nie! Nic się nie stało. Jeszcze wzywam tego ekrana. Trwa walka. Ej, pomocę! Jak trwa walka, to powinni nam pomóc. Przecież nie, mamy jeszcze jakichś sojuszników. Co jest, sojusznicy nie potraficie? No gdzie jest walka? Z kim ja się w ogóle pojedynkuję? Zamhil, you're helping the gatherers? Keeping watch. I do not care for another surprise attack. No matter how long we are out here. We need more, Zamhil. This grassy land, it is not like the forests of home. Gathering here is not so easy. I've spent a lot of time in the plains. I can help. The Sarentu considers themselves a gatherer. And why not? The more the better. I, for one, would like to speed this up. Sercowe ogniste nasiona. A gdzie ja miałbym je w ogóle znaleźć? To już może być trochę trudniejsza zagadka. Dobra, więc musimy znaleźć tak zwane sercowe ogniste nasiono. Znalazłem, że na przykład na wzniesieniu wojownika się znajduje, jakoś w okolicy. Teleportowałem się do tej bazy i od razu kilka występowało. Zaraz pewnie jeszcze będą jakieś kolejne. Wyglądają dosyć charakterystycznie. A zaraz. Bo tu właśnie było kilka. Ma to już... Zostały zabrane. Tędy. To są chyba te same. Tylko jakoś, nie wiem, należy je spalić, czy coś tam zrobić? Przed chwilą próbowałem to zrobić i... nie zadziałało. Ale po spaleniu była jakaś opcja, patrzcie na to. Może o to chodzi. Dobra, jest idealnie i sucho, wspaniała sprawa. I tyle. Wróć do Zamhil z zebranymi surowcami. Dobra, to jest naprawdę bardzo słaba gra, muszę przyznać. Miałem jakiegoś dziwnego buga, że byłem bez przerwy w walce, sobie wyobraźcie. Przez 15 minut chodziłem w to i z powrotem nie było żadnego przeciwnika. Przez kilometr, może tamten był najbliższym i po prostu trwała walka, nie mogłem w ogóle rozpocząć żadnej kwestii. Dopiero jak całą grę zrestartowałem, to jest możliwość kontynuacji. I found these. Will they do? Look here. It seems the Sarentu is a gatherer after all. This is good. Yes, very good. It will help. Come. We will return to camp. Good running into you, Sarentu. No dobra, ciekawa sprawa, ale przy okazji mamy jeszcze jakąś dziwną jaskinię. Może warto było jeszcze tu zajrzeć, tak na szybkości. Zobaczmy. Czy będą jakieś interesujące znajdźki. Jaskinia dosyć mało przyjemna. Wszędzie kolce. Dobra, też jakkolwiek wejść w interakcję. Mamy niby jakieś rośliny dosyć tajemnicze. A, okej, czyli dosłownie w tym miejscu
też były jakieś bardzo podobne nasiona. Te, które właśnie były wymagane do misji. A, czyli w tym miejscu dało radę od razu to wykonać. No cóż, ja wykonałem to trochę bardziej naokoło. W każdym razie jeszcze jest jedna lokacja, żeby misję zakończyć. Czy już tą lokację śledzę teraz i ruszamy. Muszę znaleźć jakiś zwiadowców zesła, jakkolwiek w okolicy. Może będą pod nami. Na razie pusto. A jest rzeczywiście jakiś ogień. W takim razie spadamy. Tylko żeby jakoś nie zginąć jeszcze. W upokarzający sposób. No i mamy ekipę. No witam. Kto jest dowódcą? Is there news from the camp? My sister, is she? Minong is fine. Everyone is fine. Not everyone. You have come to fight with us then. Good. Fresh energy will rouse us all. Nassim, maybe you should rest. All of you. Rest? What good will that do? You've been fighting for a long time. The dead are resting. How does my rest honor them? My spear honors them. My spirit. Your life honors them too. Come back to camp, at least for a while, before you head out again. You think I put my own people at risk out here? No, no, not at all. We were in more danger standing still. Now another patrol approaches. Then let me handle them. Please, let me help. How far they go to kill us all? And for what? Go. May their blood nourish the soil. Okej, jakiś patrol ZPZ nadciąga, z której to strony? Dobra, więc patrzcie na mapie, czyli rzeczywiście trochę bardziej na północy jest ten patrol wrogów. To nie aż tak bardzo w okolicy, no i rzeczywiście ktoś się tutaj znajduje. Jak tu wylądować? Tak na przykład. I od razu mamy kilka mechów. No cóż, prosto nie będzie. Dobra, niech ten do nas podejdzie. No to, a te małe mechy to są na kilka uderzeń. Z tym tankiem będzie najciężej, nie mam na niego żadnej kontry do tej pory. Jak dobra tego jakkolwiek załatwić super szybko? Trzymaj gratem. Ten łuk najlepszy wykorzystajmy, jakoś mogę, bo tam zniszczyć działku u góry. Ale co dalej? Może właśnie jakoś w rękę będę mu tam celował. Może to jest jakieś podejście w miarę stabilny damage.
Jeszcze by jakieś mechy w okolicy, żeby zabrać surowce. Potem... Jeszcze może jakaś amunicja albo inne części zamienne. Dobra, to się przyda. W takim razie wracamy. A dobrze ukryta jest ich baza, muszę przyznać. To z jednej strony widać, jakby był jakiś krzak. Patrz, jak się ukryli. Dobra, misja wykonana. You return as fearless as a Zeswa, but more will come. And we'll be ready for them together. I'm glad to have you with us, Samsiu. We will gather our strength here and return to camp. You have my word. Ritnella, Zamhil is leading the Kametire gatherers back to camp. And Nassim is on her way too, with the Zeswa warriors. You've been busy. Come back too, when you can. Now is the time to be among friends. Wróć do Rinelli w obozie wielkich zawodów. No dobra. To będzie jakieś zakończenie, czy... Na czym będzie polegała kwestia, zaraz się okaże. Gdzie jest misja, jakoś tędy. Musimy bohaterkę jeszcze odnaleźć, co może nie będzie aż takim prostym zadaniem. O, jeszcze leczenie. Rzadko znajduję podobne roślinki. A dobra, jest bohaterka, wspaniale. Looks like everyone made it back. They are all working together to rebuild. Perhaps it helps to work through the pain. Maybe. But don't you need to give yourself a chance to feel? As hard as it is? Otherwise, where does all that pain go? Some people carry it with them forever. Until it becomes familiar. Until they can never let it go. Are you talking about... Nor. All this... It makes me think of him more and more. If he's okay. If he's close. Maybe he's so far away... He doesn't know how to come back. Nord will find us when he's ready. He needs time to cool off. Just like a tap. I hope so. It's been so long. Dobra, pomocna dłoń ukończona, wspaniale. No, taka misja, kurde, że dużo jednak dziwnych błędów miałem na przestrzeni rozgrywki. Ten poziom trudności z jednym tam kolesiem, mechem, to jakiś dosłownie był zwariowany. Albo że... W ogóle nie widziałem przeciwnika przez 10 minut. Okazywało się, że jestem w walce. Też dosyć dziwna kwestia. W każdym razie misja załatwiona w kolejnym materiale. Postaram się jeszcze jakiś kolejny zobaczyć, więc polecam zostawić jaka sala dzwonka po kolejne materiały codzienne. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.